Telewizja Biznes obchodzi piąte urodziny i jakie to uczucie? No, to spore szczęście, że jesteśmy na rynku od 5 lat, że mamy grono wiernych widzów, że to grono cały czas się powiększa. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy nas oglądają. Staramy się robić to, co robimy, jak najlepiej. To znaczy mówić o gospodarce w sposób prosty, zrozumiały, bez nadmiernego używania slangu, który być może wiele osób odstrasza od tematów ekonomicznych. A przecież gospodarka dotyczy każdego z nas, tego, kto ma rentę, emeryturę, niską pensję czy wysokie zarobki. Coś z tymi pieniędzmi muszą zrobić. Grupa docelowa Telewizji Biznes to nie tylko biznesmeni. Jak postrzegacie swoich widzów? Grupa docelowa oczywiście to nie biznesmeni, nie białe kołnierzyki. Oni wiedzą swoje. Staramy się być na bieżąco, informować o aktualnych notowaniach giełdowych, o aktualnych kursach walut, co na pewno jest naszym atutem również w stosunku do tej grupy. Natomiast staramy się trafiać w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, doradzać im, jak być obecnym na tym rynku, żeby nie stracić, żeby istnieć nadal, żeby zarabiać. No i oczywiście szarego Polaka, statystycznego zjadacza chleba, który z ekonomią nie za wiele ma wspólnego, a jak mówiłem, ma pieniądze, które musi zagospodarować. Staramy się trzymać rękę na pulsie. Giełda, wszystko co w biznesie pulsuje, to nasza materia, to nasz żywioł. Staramy się być obecni, by informować naszych widzów o tym, co w gospodarce istotne, ważne, gorące. Mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu nam się to udaje. Plany na przyszłość. Chcemy rozwijać się, chcemy pozyskiwać coraz większą liczbę widzów. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie możemy konkurować z telewizjami stricte informacyjnymi. Jest to w pewnym stopniu telewizja niszowa. Nie oczekujemy nie wiadomo jakiej oglądalności. Cieszy nas ta oglądalność, jaką mamy. Mam nadzieję, że poprzez nowe programy, które będziemy wprowadzali naszą antenę, grono naszych widzów będzie się powiększało. Tym bardziej, że można nas oglądać nie tylko poprzez satelitę, poprzez telewizje kablowe, ale od czerwca dzięki wspaniałej technologii w bardzo dobrej rozdzielczości, zupełnie za darmo na naszej stronie internetowej.